To był trudny egzamin. Ludzie marzli, odmrażali ręce, załamywali się. Nikt nie dziwił się tym, którzy odeszli. Zostawali tylko najlepsi. Oni właśnie wygrali tę walkę. I to był tworzenia miasta dzień trzeci. I kiedy wiosna roztopiła zawziętość tamtych dni, robota poszła raźniej. Do pomocy zmęczonym mięśniom stanęły maszyny. Na nowym osiedlu A11 zastosowano nowe metody pracy. Już całe prefabrykowane elementy montowano w mieszkania budowniczych. W porządku. Pani Stefa, dyrektor prosił o spotkanie z panem. A szef jest tu naczelnego. A ja rozmawiałem 10 minut temu. Wiem, ale został wezwany dosłownie przed chwilą. Jest minister. Zapraszacie, a potem takie korowody. Jeszcze raz przepraszam. O, tu jesteś, Józef. A już cię zacząłem szukać. Więc co mamy robić? Proszę pójść na pokaz filmu, a ja najdalej za pół godziny przyjdę po panu. Co się dzieje, Józek? Tak, głupia sprawa. A o co chodzi? Krótko ci powiem. Były odznaczenia, wszyscy dostali, tylko ja i jeszcze jeden nie. A tutaj? Co robisz? A przeprowadził nas tutaj jeden taki od tych formalności. I okazuje się dyrektor ministra i nikt nic nie wie. O, poczekaj chwileczkę, Józek. Zygmunt! Zaczekaj, proszę. Słyszę o jakichś kłopotach, ale zaproszenie mieliście. A, oczywiście. Proszę zostawić. Zajmę się tym. Leon, zadzwoń do mnie za 2 godziny. Dobra. No, wybaczcie, wyskoczyłem z narady, ale czujcie się u nas naszym gościem. To jest solidny facet, on to zalatki. Leoś, a co tu jest do załatwiania? Ja nie potrzebuję, żeby mnie ktoś coś załatwiał. No ja wiem, ale no nie czepia się słów. Przepraszam bardzo. Mam informację, że narada u naczelnego może potrwać jeszcze godzinę. A nawet więcej. Proszę więc spokojnie pójść na obiad. Wie pan o 14 w sali jadalnej. Ja tam pana znajdę, a w tym czasie wszystko dokładnie wyjaśnię. Dziękuję. Dziękuję panu. Niech załatwia. No to co? Wejdziesz do mnie, chodź. Nie, Leoś. Ja mam jeszcze taką sprawę zaległą. Mieście, wiesz. Mieście? Ale nie zapomnij zadzwonić do mnie za 2 godziny, tak jak tamten prosił. Łanki byłeś? Dzwoniłem. Jeszcze nic nie wiadomo. Ty możesz tak tym wozem załatwiać swoje prywatne sprawy? A dlaczego nie?